Mikołaj szuka glampera. Szukamy, szukamy, szukamy. Jest. Glamper LOL Surprise. Glamper znaleziony, teraz lecimy do studia i nagrywamy. O, jest wielki. Hej, kochani, jestem Iwona Mariwo i właśnie stałam się posiadaczką wielkiego kampera LOL Surprise. LOL Surprise, dwa w jednym glamper. Jest to pierwszy taki duży samochód dla laleczek LOL Surprise. Jest bardzo duży, ale cena też jest spora. Zapłaciłam za niego prawie 500 zł. Musicie wesprzeć mnie na duchu, że jednak nie wyrzuciłam pieniędzy w błoto i szybciutko zostawiam łapkę w górę, jeśli podoba wam się ten glamper. Jak będzie 10 tysięcy łapek w górę, to pojawi się bajka z tym glamperem. Subskrybujcie kanał Mariwo oraz klikajcie na dzwoneczek, wtedy nie ominiecie żadnych nowości. Mam też pytanie dla osób, które będą bardzo uważnie oglądały ten film. Uwaga, ile laleczek będzie w glamperze? A? Jak zauważycie, to szybciutko zostawcie komentarz. Bez zbędnego przedłużania otwieramy. Wiem, że wy też jesteście ciekawi, co jest w środku. Także szybciutko otwieramy, otwieramy. A? Ale jestem szczęśliwa. Ojejujciu, w środku jest aż 55 niespodzianek. Są dźwięki i światła. Jaki on duży. Jest w pełni wyposażony. O, i ma ekskluzywną laleczkę. Chyba tą. Find me inside. Wow. 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 Otwieramy, ojejujciu. Co tam będzie? A za to wychodzi, uwaga, uwaga, wyjeżdża kamper. O, jaki on jest ciężki, duży. Oj, ledwo go wyciągam. Wow, co to jest? Trochę się zdziwiłam, bo w pudełku był tylko kamper i instrukcja obsługi z naklejkami. A gdzie są niespodzianki? Są słodziaśne naklejeczki, z żarełkiem i z różnymi plakacikami. A to jest glamper w niebieskim kolorze z takim różowym paskiem, jak moja bluzka. On jeździ, ma ruchome koła. Tutaj w oknach ma firanki, ale to są takie naklejki. Serduszkowe koła. LOL OMG! O, a światła mają nawet rzęsy! Bo wiecie, glamper mieści wszystkie rozmiary laleczek LOL. Ma otwierane drzwi z przodu i nawet ma odpinane pasy. Takie bardzo elastyczne. To jest fajne. A kierownica się kręci. Wiecie, tak szukałam, gdzie mogą być niespodzianki i wiecie co? Tutaj jest takie otwarcie i tutaj w środku są najprawdopodobniej niespodzianki. Uwaga, otwieramy. O! Ojej, pełno niespodzianek. Normalnie skarbnica niespodzianek. Co tutaj można znaleźć w środku? Zanim go otworzymy, najpierw może wyjmijmy sobie wszystkie niespodzianki. Co tutaj jest? Ojej, Junio! Sporo tych niespodzianek, ale najpierw sobie zobaczmy, jak wygląda wnętrze. Uwaga, gotowi? 3, 2, 1... Wow! Ale jest wielki! Kamper po rozłożeniu jest naprawdę duży, no ale co się dziwić, przecież musi pomieścić laleczki OMG. Chyba muszę kogoś wezwać na pomoc. Neonlicious! Halo, Neonlicious! No idę, pali się! Siemaneczko, co tam? Zobacz, mam dla ciebie kamper do przetestowania. Wow! Ale mega! Ja od razu chcę testować! Ale chwilunia, poczekaj. Najpierw sobie otworzymy pierwszą saszetkę. Dobra, ale nie za długo, bo nie wytrzymam z ekscytacji. Wow! Pierwsza saszetka, a w środku jest laleczka. Uwaga! Wow, jaka śliczna! Ej, jakie ma piękne różowe włosy z takim czarnym, długim pasemkiem. O, i ubranko z taką siateczką. Tutaj mam saszetki niespodzianki z takim nadrukiem plecaków podróżnych, także mam nadzieję, że w środku są ubranka dla laleczki. Szybciutko je otworzymy.
Buty! Takie rokowe. O? A co to jest? Lusterka do samochodu! A to kluczyk z breloczkiem. I uszkami też miałam kiedyś taki. Tak, to są prawdziwe lusterka. Ej, a ja myślałam, że to będą ubranka dla mnie. Opaseczka. Może tu będzie ubranko? Uuu, bidonik niebieski. Pod kolor glamperu. Jest ubranko. Uuu, śliczna różowa sukienka. Ojej, w taką różową krateczkę. A tutaj jest coś dziwnie płaskiego. Ojej, coś wypadło. Wieszaczki. Są większe wieszaczki dla laleczek LOL OMG i mniejsze dla zwykłych laleczek. Są też płyty winylowe i maty na stół, ale te są ekstra, z takiego plasticzku. Walolol, ale jest rockowa. Ta laleczka ma na imię Strat i ją można znaleźć tylko w glamperze. No dobra, halo, otwierajmy kolejne niespodzianki, bo chcemy zobaczyć, jak wygląda kamper. Niespodzianek jest jeszcze sporo, także mamy co otwierać. Wow, telewizor lolowy z ruszającymi się laleczkami. Zobaczcie, one tańczą. O, ta to jest duża niespodzianka. A co ona tam w środku kryje? O, krzesło! Chyba do toaletki. A tutaj jest coś mięciuśnego. Pościel! Pościel, ojej, jaka wzorkowa ta pościel. Z podusiami mięciusimi. W końcu nie sam plastik, tylko podusie mięciusie. Teraz też duża niespodzianka. Lodówka! Lodówa. Jeszcze jedna duża saszeta. O? A, to jakieś drabinki. Chyba uchwyt do LOL OMG. Były też takie mało dyskretne niespodzianki i to są chyba przybory do malowania. Hej, to jak? Możemy już zwiedzać kamper? Proszę! No tak, już otworzyliśmy prawie wszystkie niespodzianki. Oj, super! Woo! Taka duża, a zachowuje się jak dziecko. Glamper jest bardzo duży i ma sporo pomieszczeń. Tutaj jest jadania z krzesłami oraz stołem. Na tablicy przykleiłam kilka fajnych naklejeczek. No, nawet tu fajnie i się wszystkie mieścimy. W tym miejscu jest toaletka. Z prawdziwymi lusterkami oczywiście. Uuu, w kształcie serduszka. Kosmetyki w typowo lolowych wzorach, a to nie jest kaseta, tylko to są cienie do powiek. I jeszcze krzesełeczko. W końcu będę mogła poprawić swój make-up. Po środku jest toaleta z prysznicem. Ona jest opuszczana. A tutaj na górze mamy prysznic. Góra glampera jest podnoszona, żeby laleczka OMG się zmieściła. Uuu, faktycznie teraz mogę wziąć prysznic. Dół całego kampera też jest wysuwany, a w środku... Uwaga! Basen! Czy kiedykolwiek widzieliście w kamperze basen? I jest też duża zjeżdżalnia. Tu na samej górze jest sypialnia z łóżkami piętrowymi i jednym dużym łóżkiem dla laleczki LOL OMG. OMG! Nawet przyjemnie! Przetestujemy. Woo! Nie mogłam znaleźć miejsca na lodówkę, ale spojrzałam i powinna ona być tutaj. Powiem wam, że ten glamper jest 2 w 1, ale ma tyle funkcji, że to powinno być chyba 10 w 1. Zobaczcie, w tym miejscu mamy wybieg. Wybieg na pokaz mody. A teraz kręcimy, kręcimy, kręcimy. Neonlicious też może. Lolowy, superowy ten glamper. Od razu w nim chcę zamieszkać. A teraz pa, ruszam w trasę. Hej, Neonlicious, ale to nie wszystko. Jak to nie wszystko? Bo ten glamper to też konsola DJska. Że co? Że co? Żeby wam to pokazać, najpierw go musimy złożyć. Ale to jest fajne, że tutaj do basenu zmieszczą się prawie wszystkie akcesoria. Ale ze mnie gapa. Przecież tutaj jest część wybiegu. Zawsze muszę o czymś zapomnieć. Thank you.
tego byście nie zgadli. Glamper składa się z dwóch części. Tu na dole jest przycisk, który rozkłada nam glamper na dwie części. Uwaga! Pa! Taki mini mały samochodzik. I naprawdę mini. Ojej, ujciu, ale sprytne. Nie podejrzewałabym. Mega złote głośniki. A w tym miejscu... Tom, 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 wysuwana konsola. DJ-ska. Nc, nc. Są nawet winyle. A z przodu też jest ukryta bajera. Uwaga, otwieramy. Miejsce na telefon. Można też robić seanse filmowe. Hej, no to chyba już dosyć niespodzianek, prawda? No właśnie, aż się zdziwiłam, bo się okazało, że tutaj też jest ukryta niespodzianka. Wszędzie są niespodzianki. Taka wielka niespodzianka. Ciekawe, co tam jest. A, tutaj jest grill, to ja już rozumiem. Były też takie smakołyki, ale do kuchni to one mi nie pasowały. I okazało się, że one są na grilla. Lolowe talerzyki w różnych kształtach. Wkładamy węgielki, zobaczcie, jak się fajnie żarzą. No ja chcę, że szaszłyki. Składamy kamper. Dziewczyny przypięte pasami. Kluczyk w stacyjce. Odpalamy światła. I można ruszać w drogę. Na sam koniec chciałabym wam powiedzieć, że glamper jest po prostu megaśny i niesamowity. Także jeśli chcielibyście zobaczyć, jak robię bajkę z tym glamperem, to szybciutko zostawiam łapkę w górę, subskrybujemy i zostawiamy komentarz. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, 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 pa!